Projektujmy te mundurki, projektujcie je sobie sami najlepiej. Fajnie, żeby takie inicjatywy, gdzie młodzież, młodych ludzi jakby angażuje się do takich twórczych działań, było jak najwięcej. Dzisiejszym naszym gościem jest Marysz Przybylski, jeden z najzdolniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie tutaj, wiesz, wspaniałe powitanie. Powinienem tu częściej przychodzić, bo takie komplementy na dzień dobry, to, wiesz, bardzo miłe są. Żaden element wyglądu nie mówi o nas tak wiele jak strój. Każdego dnia, kiedy stajemy przed szafą, podejmujemy decyzję, jak pokażemy się innym. Ubranie mówią jednak o nas o wiele więcej. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? No na pewno, bo jest to jakiś środek wyrazu, i, i tak wiesz, całe to swoje zawodowe życie, a już ono trochę trwa, bo jestem troszeczkę starszy, próbuję znaleźć odpowiedź, czym jest moda. I, I wiesz co, tak szczerze, to tych odpowiedzi mam bardzo dużo, i takiej jednej, która byłaby taka rzeczywiście mi najbliższa. To jeszcze nie mam, i myślę sobie, że może kiedy na tą odpowiedź wpadnę, kiedy ją znajdę, to, to po prostu przestanę się tym zajmować, bo, bo znajdę tą odpowiedź. Ale to jeszcze przede mną, bo czuję, że, że wiesz, że, że jestem na starcie. Wracając do Twojego pytania. Tak, no. To, jak się czujemy, to jaką mamy, jaki mamy kontakt ze sobą, w jakim dialogu ze sobą jesteśmy, to też wyrażamy poprzez swój wygląd, tak? Jeżeli żyjemy w jakimś takim bardzo pozytywnym, ciepłym, serdecznym, serdecznej relacji ze sobą, to, to wydaje mi się, że też wyraża się to między innymi w ubiorze. Skąd czerpiesz pomysły na swoje projekty? Inspiruje cię ulica, otoczenie? Wiesz, to z serca. Po prostu serca, a te inspiracje to, to one są wszędzie. To, to może być dzisiejszy dzień, dzisiejsza pogoda, to może być ostatnio przeczytana książka, to może być podróż. Wiesz, to tutaj nie ma klucza, tu, tutaj nie ma recepty na to, gdzie tych inspiracji szukać, bo dla każdego one są gdzie indziej, i przy każdej mojej kolekcji, przy każdym moim kolejnym pokazie. One jak gdyby rodzą się w zupełnie innym obszarze, i, i to jest wspaniałe w tym takim życiu, e, artysty, designera, że tak naprawdę wszystko może stać się tym bodźcem, tym punktem wyjścia do twórczości. Czyli wszystko może być modą? Wszystko może być inspiracją do tworzenia mody. Tak, a ile miałeś lat, kiedy zdecydowałeś, że chcesz być projektantem? Ha, wiesz, to tutaj nie ma takiego y, chyba jasnego y, punktu na mojej mapie życia, że. Tego dnia to się zadziało. Więc tutaj ja od najmłodszych lat rzeczywiście przejawiałem duże takie zainteresowania i takie pasje już wtedy artystyczne, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie moda. Malowałem, rzeźbiłem, tańczyłem, czyli wszystko, co było związane gdzieś tam z szeroko rozumianą sztuką, działaniami artystycznymi, rzeczywiście było mi bardzo bliskie. Stąd najpierw była szkoła podstawowa, wiem, że teraz jesteś w szkole podstawowej, później było liceum plastikowe. Plastyczne. I tam to nie był profil modowy. Ja tam byłem na projektowaniu wnętrz, i dopiero w liceum plastycznym poczułem to bardzo wyraźnie, że to moda będzie i projektowanie ubioru będzie tą, tą moją dalszą drogą zawodową główną, co spowodowało, że wylądowałem później na studiach, już na projektowaniu ubioru na Akademii Sztuk Pięknych Włodzi i rzeczywiście poczułem, że jestem tam w tym miejscu, w którym rzeczywiście być powinienem, nie? I tam chyba tak najfajniej odnalazłem to te moje poszukiwania takich mentorów, którzy mogliby mi jakby te Perspektywy mody troszeczkę poszerzyć. A jak na to zareagowało Twoje środowisko, otoczenie, rodzina? Wspieraliście w tej decyzji? Czy mówili nie, Mariusz, to nie jest dobry pomysł? Jest świetne pytanie, wiesz, dlatego że ja pochodzę z takiego bardzo ścisłego domu. Moja mama jakby zajmowała, pracowała całe życie w banku, zajmowała się finansami. Mój tata to jest bardzo taki ścisły umysł, no totalnie, wiesz, taki, że tak powiem, z Politechniki. I nagle pojawiam się tam ja, jest jeszcze mój starszy brat, który też jest bardzo ścisły i poszedł w ślady ojca, nagle pojawiam się tam ja, taki trochę kolorowy ptak, można to nazwać, ktoś zupełnie jakby z, innej, z innego obszaru i trochę ci moi rodzice mieli czasami ze mną problem, wiesz, bo oni chyba nie zawsze wiedzieli, jak się, że tak powiem, obsługiwać, Artystą w domu, który się pojawił. Ale wiesz, dzisiaj z tej perspektywy czasu bardzo doceniam to i bardzo to tak głęboko czuję i widzę, jak ważne było to, że oni mnie w żaden sposób nie blokowali. Wiesz, może nie było tam jakiegoś takiego ogromnego wsparcia, bo. No też rozumiem, że no nie było skąd, tak? Yy, dlatego, że sami jakby tej, tego obszaru yy, nie znali, yy, nigdy sztuką, yy, projektowaniem się nie interesowali, nie mieli o tym bladego pojęcia, ale to, za co jestem im dzisiaj bardzo wdzięczny i to tak naprawdę szczerze, to, że nigdy, jak gdyby nie, nie próbowali tych moich pasji w żaden sposób korygować, nie próbowali tych moich pasji zmieniać. I że rzeczywiście dali mi tą taką ogromną wolność, w tym bym szedł za tym, co, co mi tam w sercu siedzi najgłębiej. A lubiłeś szkołę? Szkołę podstawową? Szkołę podstawową bardzo. Zresztą wiesz co, ja na każdym etapie jakoś tam fajnie się odnajdywałem w tych moich wszystkich szkołach, bo, bo ja bardzo kocham ludzi. Wiesz, I ja bardzo lubię być z ludźmi i jakby ja od ludzi bardzo dużo czerpię i ja też myślę, że tym ludziom bardzo dużo daję. I, i, I takie bycie dla mnie, nazwijmy to w stadzie, jest y, strasznie ważne, ponieważ ta wymiana energii między ludźmi y, no, totalnie mnie napędza i jako człowieka, i jako projektanta. A w szkole lubiłeś się bardziej uczyć, czy właśnie spotykać towarzystwo? <laughs> Wiesz co? Y Przedmioty te, takie ścisłe, stricte, to nigdy nie był mój konik. Czyli e, rzeczywiście ja nie miałem jakiejś e, wielkiej frajdy z tego, że nie wiem, uczyłem się matematyki, chemii czy fizyki, e, bo nie był, to nie były jakby przedmioty, które w jakiś sposób były mi bliskie. Ale wszystkie inne, humanistyczne, e, a szczególnie artystyczne, no to wiesz, to, to było coś, co, co płynęło i co ja kochałem. A poza tym ja zawsze przez całe życie, i to już naprawdę od najmłodszych lat, będąc już w Twoim wieku, miałem bardzo dużo działań, zajęć, czynności pozaszkolnych. Czyli było kółko taneczne, było kółko teatralne, było kółko plastyczne. To wszystko jak gdyby było dla mnie takim. Naprawdę wspaniałym dopełnieniem tego, czego nie dostałem w szkole i tego, co było mi bardzo bliskie i gdzie mogłem rzeczywiście się totalnie rozwijać. Więc te zajęcia pozaszkolne często były dla mnie, jakbym tak wiesz, miałbym to położyć na jakąś wagę, to o wiele ważniejsze, o wiele istotniejsze niż, niż te takie typowo szkolne. Ty skończyłeś artystyczną szkołę, a myślisz, że można byłoby być projektantem mody bez kończenia takiej szkoły? Tak, oczywiście. Wiesz, jakby to, że ja w ogóle taką drogę wybrałem, to nie znaczy, że jest to jedyna droga, która prowadzi do, do tego, by projektować modę, prawda? Myślę, że nie, że tutaj edukacja nie jest jedyną metodą na to, by realizować Taką potrzebę, jeżeli się takową ma. I wiesz, czasami nawet myślę, że ta szkoła może zaszkodzić. A czy projektanci umieją szyć, czy tylko projektują swoje projekty? Czy architekci budują domy, czy tylko je rysują? Rysują. Tak samo jest z projektantami mody. Fajnie, jeżeli cokolwiek potrafimy uszyć, ale to są. Dwa totalnie różne zawody. Mam ogromny szacunek do wszystkich moich współpracowników. Mam ogromny szacunek do każdego rzemiosła. Krawiectwo to też jest wspaniałe rzemiosło. Ale naprawdę trzeba bardzo to mocno rozgraniczyć, czym jest szycie, a czym jest projektowanie. Są to dwie kompletnie odrębne działki, które w jakiś sposób ze sobą w tej symbiozie żyją, bo jedno bez drugiego nie funkcjonuje, aczkolwiek są to dwa różne zawody. A czy w Twoim świecie, mam na myśli mody, jest rywalizacja czy bardziej współpraca? Wiesz, co? Y, Odpowiem Ci tak, że mm, bardzo mocno y, jakby skupiam się na tym, co robię, bardzo kocham to, co robię, naprawdę. Myślę, że jest to takie totalnie szczere, totalnie z serca. Mm, jestem dzisiaj już dużo i dystansu, ale i zarazem dojrzałości. I. Naprawdę przyglądam się bardzo sobie i swoim projektom, i swojej pracy, a bardzo mało oglądam się na to, co dzieje się dookoła, wiesz? I odkąd tak jest, bo to nie jest tak, że to się, wiesz, wydarzyło tak nagle, to, to też był jakiś proces i to dosyć długi i czasami bardzo też okupiony i dużym stresem, i łzami, i, i wiesz, i nieprzespanymi nocami, takiego mierzenia się ze sobą, że. Że dziś już nie, że dziś już nie i to mnie bardzo też wyzwoliło, że w tej pracy też mogę być przede wszystkim w kontakcie ze sobą. Są to też jakieś takie spotkania ze sobą, które dziś traktuję jako największe i najspanialsze. I, I nie mam już chyba potrzeby tego oglądania się na wszystko, co wokół, ponieważ i w mojej pracy jako projektant, i jako człowiek, to wszystko, co najważniejsze, znalazłem w sobie ani na zewnątrz. Czy uważasz, że mężczyzna lepiej ubierze kobietę, czy kobieta kobietę? Mam na myśli, wiedzy projektanci to zazwyczaj mężczyźni. Czy uważasz, że to jest bez znaczenia? Co? Myślę, że nie ma to znaczenia. Ja bardzo często patrząc na modę, nie wiem, kto ją, patrząc na jakąś kolekcję, czy na jakiś projekt, bardzo często mam tak, że potrafię stwierdzić, czy projektowała to kobieta, czy mężczyzna. To już jest też pewnie wynik jakiegoś dosyć długiego doświadczenia i pracy w tym. Myślę, że nie ma tutaj reguły. Myślę, że to. Albo płynie i to jest prawdziwe i szczere, i to jakby nie jest osadzone w płci, e, albo nie. E, często jest tak, że moda męska jest traktowana jako ta trudniejsza, czy jako ta, ta, ta która daje mniej wyzwań, mniej możliwości. Ja od mody męskiej zaczynałem, ja modę męską kocham. Moda męska jest moim takim rzeczywiście trzonem, i, i, i czymś, co, co jeżeli mogę się tym zająć, to po prostu to płynie. Co nie umniejsza absolutnie modzie damskiej, która też jest dla mnie bardzo istotna i którą też uwielbiam, ale jakby tym wiesz, tym takim pierwszym, e, pierwszą nutą w tej, w tej mojej symfonii jest rzeczywiście moda męska i nie dzieliłbym tego, czy lepiej projektują mężczyźni, czy lepiej projektują kobiety. Jeżeli to idzie z, z prawdy jakiejś, która w tobie jest, to, to płeć nie ma znaczenia. Na twojej stronie widziałam przepiękną bluzę z ręcznie wyszywanymi elementami. Dlaczego niektóre ubrania potrafią być aż tak drogie. No wiesz, to czy to one drogie, to już jest kwestia taka bardzo umowna, tak, dla kogoś to może być coś bardzo drogiego, dla kogoś to może być coś zupełnie przystępnego. Wydaje mi się, że to, do czego może zmierzasz, to polega na tym, że. Moda autorska totalnie różni się od mody sieciowej. To znaczy, nasze projekty powstają, nawet jeżeli są w sprzedaży, to powstają w ilości maksymalnie, no nie wiem, 100-200 sztuk. A moda sieciowa to są setki tysięcy ubrań, prawda? Więc koszty produkcji ubrań, które są w ilości 20-50 sztuk, są diametralnie różne i o wiele wyższe niż koszty wyprodukowania. Setek tysięcy ubrań. Poza tym, jak fajnie zauważyłaś i fajnie, że akurat o tej bluzie mówisz, na tej bluzie pojawia się element y, ręcznej pracy. Y, a ręczna praca to jest rzeczywiście coś, co ma swoją cenę i wspaniale, że to ma, ponieważ y, korzystamy w takich sytuacjach z umiejętności, talentu y, osób, które zajmują się rzemiosłem, zajmują się na przykład jakimś ręcznym wyplataniem czy haftem. I to są już rzeczy, które rzeczywiście mają swoją cenę, ponieważ jest to rękodzieło. A co projektanci robią z ubraniami z danej kolekcji, które się nie sprzedały? Na przykład archiwizują. W mojej pracowni, zapraszam cię, mam nadzieję, że kiedyś mnie odwiedzisz, jest takie miejsce, jest taki nazwijmy to strych, w którym bardzo dużo rzeczy archiwizujemy, ponieważ ja mam nadzieję, że nastąpi kiedyś taki moment, kiedy będę już mocno starszym panem i zrobimy jakieś takie podsumowanie mojej pracy, i, i wtedy rzeczywiście będzie okazja na to, by, by to archiwum przewietrzyć i, i pokazać, co tam się znajduje. Wiem, że duże marki na przykład utylizują ubrania, i jest to no bardzo taka, bym powiedział, wręcz tragiczna praktyka, ponieważ pracę ludzką, ogromny nakład finansowy po prostu puszcza się z dymem w kilka sekund. Tylko dlatego, że dana marka, najczęściej są to oczywiście brandy z obszaru luksusowego, no nie mogą sobie wizerunkowo, nie chcą pozwolić na to, by oddać te ubrania do outletu, oddać te ubrania nawet na jakieś cele charytatywne itd. Tak no, myślę, że to już są strategie bardzo duże, korporacyjne i tutaj nie chcę w to wchodzić, bo jakby to nie jest mój obszar. Aczkolwiek, rzeczywiście, im bardziej jestem dorosły, im bardziej jestem świadomy, tym bardziej naprawdę ubolewam nad tym, że no pracuję w branży, która jest mało ekologiczna. I, i fajnie, że coraz bardziej my, projektanci, to zauważamy i też chcemy coś z tym robić. I też tutaj cieszę się, że. Te wszystkie działania upcyclingowe, recyclingowe, no rosną w siłę. W nawiązaniu do tego, co mówiłeś, co myślisz o tym, żeby w ramach strategii ekologicznych nie produkowało się nowych ubrań, tylko przerabiało, odświeżało stare? No, to wspaniała wiesz idea, wspaniały pomysł, jak najbardziej wpisujący się, myślę, w to rzeczywiście, co, co powoli zaczyna się dziać. My się z tym mierzymy w jakiś sposób i, i też jakby no, próbujemy przemycić tego typu myślenie do, do naszej pracowni. I powiem ci tak już bardzo technicznie, może to nie jest super atrakcyjne, ale jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne ze względów takich stricte techniczno-technologicznych. Szwalnie na świecie, szwalnie w Polsce nie są przygotowane do tego, by produkować ubrania z recyklingu lub z upcyclingu, żeby na, nadawać ubraniom drugie życie. Cała jakby struktura, całe parki maszynowe przygotowane są tylko po to i tylko na taką produkcję, która jest, no nazwijmy to standardowa i klasyczna, czyli przyjeżdża belka tkaniny, tniemy ją i strzywamy. Myślę, że to jest kwestia jeszcze no, kilku, jak nie kilkunastu lat, kiedy rzeczywiście ta branża przejdzie też takie technologiczne odrodzenie, które będzie polegało na tym, że ubrania odszyte z starych ubrań, używanych ubrań będą mogły kosztować tyle samo, ile wyprodukowanie nowego ubrania, ponieważ to co ważne, dziś wyprodukowanie ubrania z recyklingu jest horrendalnie drogie, jest droższe o trzy, cztery, nawet pięć 5, 5 razy od klasycznej produkcji. Dlatego jest to jeszcze tak bardzo trudno wprowadzić na szeroką skalę. Aczkolwiek myślę, że jest to y, chyba taka główna i wręcz tak odważa się powiedzieć jedyna droga dla, dla mody. Aby rzeczywiście to drugie życie tym ubraniom dawać, by, by to wspierać, by to rozwijać, bo tak jak jest duża nadprodukcja ubrań, no to tylko my, projektanci, wiemy, że jest to naprawdę skala gigantyczna. A co sądzisz o tym, żeby w szkołach były mundurki? Wtedy rodzice nie musieliby kupować dzieciom tyle ubrań, i też byłaby to pewna forma recyklingu? Myślę, że tak. Myślę, że to fajna, fajna idea. Myślę, że to mogły być też wspaniałe zajęcia dla, dla was, dla, dla bardzo młodych ludzi. Byście sami się zmierzyli z zaprojektowaniem dla siebie, na przykład, takich mundurków. <laughs> Myślę, że my, Polacy, jesteśmy gdzieś. No, niestety jeszcze dosyć daleko estetycznie, ale w Was, w tym młodym pokoleniu, troszeczkę też starszym od Ciebie, na przykład takich osób 15-20 lat, widzę ogromny potencjał, jakby taką ogromną świeżość i, i, i odwagę w tym kreowaniu tego własnego wizerunku. A przede wszystkim w tym, że macie potrzebę wyglądania i jakby że jest to dla Was w jakiś sposób ważne. Ponieważ wiesz, dzisiaj patrzę na ciebie, na twojego kolegę, e, pytam się, ile macie lat, i, i tak zaczynam sobie analizować, e, jak ja miałem te 11 czy 12 lat. E, I wiesz, myślę, że. Biorąc pod uwagę moją klasę i moich kolegów, bo jakby z nimi miałem wtedy najbliższy kontakt, to wiesz, dla nas moda wtedy nie miała prawie żadnego znaczenia. I było to gdzieś daleko odsunięte na bok. A myślę, że dla Was i dla wielu młodych ludzi, jak dziś to sobie obserwuję dosyć wnikliwie, ma to bardzo duże znaczenie. I to jest wspaniałe, że ta Edukacja estetyczna, ta edukacja zarazem też modowa, no, robi się coraz szersza, robi się coraz głębsza, że ta wasza świadomość ubierania się jest wspaniała. I dzisiaj, gdybyśmy pewnie postawili tu dzieci w waszym wieku z Włoch czy z Francji, to wyglądacie tak samo i to jest wspaniałe. A wydaje mi się, że gdyby postawić, odświeżyć sobie moje zdjęcia z tamtego czasu i porównać to wtedy ze zdjęciami na przykład dzieci z innych krajów, no, mogłaby być być bardzo duża różnica i bardzo diametralna, na niekorzyść, niestety dla nas. Więc tak, projektujmy te mundurki, projektujcie je sobie sami najlepiej. Fajnie, żeby takie inicjatywy, gdzie młodzież, młodych ludzi jakby angażuje się do takich twórczych działań, było jak najwięcej. Bo wiem, że tych zajęć plastycznych, artystycznych w szkole macie teraz bardzo mało, prawda? Tak, może jest jedno kółko plastyczne na całą szkołę. No więc widzisz, to naprawdę odbija się później takim bardzo szerokim echem na tym, jak mieszkamy. Jak wyglądamy, co nam się podoba, jak spędzamy wakacje, to naprawdę jest jakby bardzo głęboko gdzieś nas wryte, zapisane i to przekłada się na wszystko, że później, no nie każdy ma ochotę spędzić wakacje w byle jakim resorcie w Egipcie, leżąc tylko na byle jakiej plaży, tylko te potrzeby ma trochę większe, tak, poznawania tych kultur, poznawania ludzi, że to jak wyglądam, no jest też pewnym komunikatem, jest też pewną taką opowieścią o tym, kim ja jestem, jak ja się ze sobą mam, prawda, jeżeli ja Siebie lubię. Jeżeli ja o sobie dobrze myślę, to ja też świetnie wyglądam, to ja noszę świetne ubrania. A czy projektujesz ubrania sam dla siebie, czy na przykład robisz jakiś nowy projekt i potem sam go ubierasz? No dobra, dzisiaj mam swoją koszulę. Mam swój T-shirt, jest to totalny klasyk, oczywiście ten T-shirt. Koszula jest <laughs> w takie zwierzęce wzory. Ja bardzo kocham wszelkiego rodzaju pantery i zwierzęce wzory to jest rzeczywiście taki jeden z moich takich głównych punktów mojego. Estetycznego DNA. Eee, bardzo lubię te swoje ubrania i, i bardzo je też na sobie sprawdzam. Po prostu sprawdzam, eee, czy to. Czy się dobrze nosi, czy ja się w tym dobrze czuję, czy to oddycha, czy to pracuje z moim ciałem, czy to moje ciało mówi tak, jest to fajne, jest mi dobrze, chcę więcej, czy wręcz przeciwnie, no może niekoniecznie, to, to nie dla mnie, czy poce się w tym, czy jest mi w tym niewygodnie. Tak? Jestem sam dla siebie takim też fajnym, bardzo, można powiedzieć, testerem własnej twórczości. Powiedziałeś, że bardzo lubisz zwierzęce wzory. Czy masz chwilę na punkcie jednego elementu garderoby, jak koszulka, czy spodnie? Wiesz co, nie, tak, nie mam czegoś takiego, że mam totalny, wiesz, właśnie świra, jak to powiedziałaś na, na, na punkcie jakiegoś jednego elementu garderoby, na przykład te zwierzęce wzory, o których sobie tutaj rozmawiamy, próbuję, wiesz co, jakby wplatać w, we wszystkie elementy garderoby i robię z tego sukienki, i robię z tego garnitury na przykład, i widzisz, koszulę, którą mam i próbuję z tego robić też dodatki, na przykład też, wiesz, mamy teraz bardzo fajne plecaki na przykład, wiesz, taką wężową skórę, no, jest to coś mi bardzo bliskiego, więc wtedy ten motyw staram się jakby wplatać we wszystkie elementy garderoby, ponieważ no, tak mi mówi moja intuicja, tak mi mówi moje, mój instynkt, yy, ten designerski. Czy jak powstaje pomysł na jakiś nowy element garderoby w Twojej głowie, to jest to taki proces czy jest olśnienie? Ech. Znowu nie ma tutaj recepty jednej, rozumiesz? To, 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 to nie ma takiego czegoś, że ja ją wypiszę i jest tak, albo tak. Jest i tak, i tak. I w ogóle w moim życiu nauczyłem się czegoś takiego, że wiesz, wyrzuciłem to albo z mojego e, e, słownika, a zamieniłem je na i. i. I wtedy dużo się też w mojej pracy zmieniło, że może być i tak, i tak, i że to nie musi się wykluczać. Czasami jest, wiesz taki jakiś przypływ y, czegoś, co idzie z góry, ja tak to nazywam. I, i ja siadam i rysuję i, i to idzie i to jest jakby takie właśnie to pstryk, prawda? A czasami słuchaj, mierzę się z jakimś projektem tygodniami i jakby no, nie klei się, to to nie jest to, wracam, no, czuję, że jakby to, 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 to nie o tym chciałem opowiadać i mierzę się z tym, mierzę, mierzę o wiele dłużej, mm. I jedna i druga droga dochodzenia do finalnego projektu, do finalnej kolekcji jest wspaniała. Ponieważ to jest coś, co dla mnie jest no, takim yy, taką wisienką na torcie, tak, jak się to mówi, takim no, spełnieniem marzeń w tej mojej pracy. Czyli ten proces. Czyli ta droga dochodzenia od pierwszej inspiracji, od pierwszego pomysłu do w moim przypadku ubrań, bo ja. Przez ubrania opowiadam o sobie, o, o moich inspiracjach. Ten proces tworzenia jest czymś najpiękniejszym. Wiesz, czasami niektórzy mówią, że sam pokaz, czy nie wiem, ktoś pisze książkę i wydanie książki, ktoś nie wiem, pracuje nad płytą, czy wydanie płyty. Nie, jakby ten, ta droga dochodzenia do tego, ten proces twórczy, to jest coś, co jest najpiękniejsze. A czy masz jakiegoś recenzenta swojego pomysłu, którego zawsze pytasz o zdanie, czy jesteś takim kimś sam dla siebie? Świetnie, że to dodałaś, bo chciałem ci powiedzieć właśnie, że tak, mam kogoś takiego i jestem to ja. <laughs> e, i, I wiesz co, i to jest też bardzo ważne i to, jest też, i to też wynika jakby z takiej. Długiej, mozolnej, czasami dosyć bolesnej pracy ze sobą. Bo kiedyś, tak jak Ci wcześniej wspominałem, bardzo dużo szukałem na zewnątrz i bardzo dużo potwierdzenia dla tego, co robię, też szukałem w słowach, oczach, gestach innych osób, a dziś już nie. A dziś jakby rzeczywiście tym miernikiem tego, co robię, jest moje serce, jest mój umysł, jest mój talent i. I to rzeczywiście, jak gdyby wiesz, buduje i mnie jako tego twórcę, i mnie jako, te, jako człowieka, ponieważ to też ze sobą się łączy i idzie w parze. I to ja jestem tym kimś, kto podejmuje ostateczną decyzję i decyduje się na te, a nie inne projekty, na taką, a nie inną kolekcję. I to jest wspaniała wolność w tej mojej pracy. Dobrze, to teraz czas na krótkie strzały. Fashion week w Paryżu czy w Nowym Jorku? W Nowym Jorku. Pasja czy ciężka praca? Mm, powstawiłbym tu to i. Czyli znowu nie albo, albo, tylko jedno i drugie. Wymarzone wakacje. Przede mną. W kinie. Komedia czy horror? Mm. Komedia czy horror, a mogę zrezygnować z jednego i z drugiego, bo ani to dla mnie, ani to. Dobrze, to akcja czy science fiction? To już wolę science fiction. Moda na ulicy czy na wybiegu? A nie można tego połączyć? Moda z wybiegu wchodzi na ulicę, moda z ulicy wchodzi na wybieg. Klasyka czy ekstrawagancja? Kurde, zobacz, ja znowu bym to połączył. Ale jeżeli już, no to dobra, ekstrawagancja, jeżeli muszę wybrać. Warszawa czy Sopot? E, Warszawa. Klientki, gwiazdy czy nie gwiazdy? Nie gwiazdy. Dobrze, to nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy. Jaka jest Twoja największa moc? Moja największa moc? Moja największa moc, to wiesz co? To ta wspaniała relacja, to ten wspaniały kontakt z samym sobą. I jak ten kontakt i to uczucie takie bardzo ciepłe, dobre, głębokie, do siebie zbudujesz i je znajdziesz i się zaczniesz o nie ocierać, to możesz bardzo dużo. Dobrze to, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Ja też ci bardzo dziękuję i powiem Ci, że twoje pytania były dla mnie wspaniałe, ponieważ były totalnie niestampowe, a zarazem też były czasami totalnie merytoryczne. Także świetny wywiad, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.